Witajcie z tej strony Kapelusznik, witam was wszystkich w nowym roku. No i klasycznie w styczniu na tym kanale zapowiadam zmniejszoną aktywność, gdyż mam do zaliczenia sesje, kolosy i tak dalej. Niemniej w lutym wracamy do większej aktywności. Szkoda, że w grudniu byłem chory, praktycznie non-stop, ponieważ miałem więcej tego wolnego czasu, ale no cóż, zdrowie nie domagało. Odnośnie tego rozdziału, to był on strasznie przegadany, dlatego go skrócę wam maksymalnie jak się da, ale za to będzie sporo rzeczy do pogadania w przemyśleniach, tak mi się wydaje, ewentualnie będzie spory spin-off do ostatnich paru rozdziałów, także zaczynamy. Rozdział rozpoczynamy od Kumy, który rozbił się o Redline. Nie wiemy, czy to było celem jego podróży. Generalnie lokalni mieszkańcy go identyfikują i są spanikowani. Komentują, że przybył niezwyciężony niewolnik niebiańskich smoków, czyli smoki go pewnie używały do tłumienia buntów. Zostaje wezwana marynarka, a mieszkańcy wyspy mają polecenie się ewakuować. Sam Kuma wstaje i ciężko powiedzieć, co chce zrobić. Może przypadek, a może gdzieś na Redline jest jedna z baz rewolucjonistów. Wracamy na wyspę Egghead. Agenci rządu się mobilizują i mają polecenie zniszczenia każdego statku, jeśli zajdzie taka potrzeba. Stussy mówi do Luciego, że jest on bardzo zdeterminowany i nie chce czekać z działaniem na marynarkę. Lucci odpiera, że nie może znieść słomianego jako imperatora. Frajer. Jak widać, ego oraz porażka z Enies Lobby nie pozwalają mu zaakceptować takiego stanu rzeczy. Shaka natomiast mówi, że agenci blokują wszystkie wyjścia i będą chcieli oni najpewniej zatopić wszystkie statki. I sugeruje użycie Vega Force One, bo jako jedyny potrafi latać. Widzimy wszystkich Vegapunków szykujących się do ucieczki. Tymczasem Lilith myśli o zemście za Atlas. Ale chyba Tesla ją uspokaja i tłumaczy, że nie powinni szarżować. Prawdziwy Vegapunk natomiast sugeruje, iż bez walki się nie obejdzie. Generalnie nic ciekawego tam dalej nie ma, jedynie dochodzi do kłótni Shaki z Lilith. Kłócą się o sens toczenia walki z agentami rządu. Shaka kwituje wszystko tym, że zemsta zrzuci na nich jeszcze większe problemy. Jednakże prawdziwy Vegapunk żałuje, że Sentomaru został pokonany i oberwał tylko za lojalność wobec niego. Tesla pyta, czy nie mają jeszcze jakichś sojuszników na wyspie, a Edison wpada w panikę, gdyż nie ufa słomianym, ponieważ to są ludzie znikąd, no przynajmniej dla niego. Pyta, czy w ogóle można im zaufać? Jednak oryginalny Vegapunk ciężko powiedzieć, co zrobił, coś tam zaczął kombinować po swojemu, prosi chyba kogoś o pomoc i niejaki Quasar się zgodził, nie wiem. Edison jest szczęśliwy, ponieważ teraz ucieczka będzie prostsza. Lilith chce użycia Vega Force One do ucieczki, natomiast sam główny naukowiec zgłasza słomianym, że cała siódemka przybędzie. Każdy ze słomianych oczywiście reaguje inaczej. My wracamy do Bonnie, która dalej chce sprzątnąć Vegapunka, jeśli ten jej nie pomoże. Luffy i Chopper próbują ją uspokoić, a tu nagle pada łączność oraz zasilanie. W zasadzie czemu nie? Vegapunki są zdziwione, stwierdzają, że w pokoju kontrolnym nikogo nie ma, nawet żywej duszy. Idziemy do CP0, którzy też są zdziwieni sytuacją. Kaku stwierdza, że to jest dla nich szansa. Lucci się obawia, że to może być pułapka, aczkolwiek zauważają, iż to, co wcześniej chociażby zraniło Kaku w powietrzu, nie działa, gdy podbijał się do góry. Kolejno zauważają statek słomianych, Kaku go atakuje, lecz Zoro kontruje cios i dochodzi do walki między nimi. Jej. Vegapunki przewracają zasilanie, jednak spostrzegają, że agenci rządu zdążyli już przemknąć przez zabezpieczenia i pokierowali się w stronę statku słomianych. Lilith nastawia się na konfrontację, no i jednak teraz dopiero Luffy się spotyka z resztą ekipy. Kadry z poprzedniego rozdziału wprowadziły mnie w błąd. No cóż, przepraszam. Gumiak jest zdziwiony tym, że jego ekipa już jest gotowa do opuszczenia wyspy. Chyba Sanji pyta się, czy ktoś widział Bonnie. Robin pyta Vegapunka. Jednak oboje, no już się biją.
Bonnie ściga Vegapunka, wyjeżdża z kwestią Kumy, ale doktor tłumaczy, iż nie może go przywrócić do normalności, ponieważ istnieje jakiś ku temu powód. Niestety tego powodu nie znamy. Pewnie jakiś deal między nim a Kumą, nim czyli Vegapunkiem, albo jakaś sprawa związana z rewolucjonistami. Zobaczymy. Przeskakujemy do ekipy Kida, która natrafia na wielką rybę. Killer stwierdza, że przybyli do domu gigantów, czyli Elbaf. Jeżeli Elbaf okaże się terytorium Shanksa, to dostaniemy ponowną potyczkę złomiarza z Shanksem. Czekamy. Runda druga. Na koniec rozdziału skaczemy do bazy G14, gdzie chyba wiceadmirał Dol, chyba była wiceadmirał, tak mi się wydaje, rozmawia z Garpem o tym, że ich baza nie może udzielić mu pomocy, ponieważ dostali rozkaz udania się na Egghead. Dlatego nie mogą pomóc w ataku na Czarnobrodego. Garp jest rozczarowany całą sytuacją, ale mówi, iż mimo wszystko jest gotowy. Dol pyta, na co? Lecz ten mobilizuje Helmeppo na statek. Partner Kobiego mówi, że ten został porywany przez Czarnego i nikt nie chce mu pomóc. Biedaczek. Garp go uspokaja oraz dodaje, że sami uratują Kobiego. Garp to chyba zrobi z Czarnobrodego precelek. No i Helmeppo się popłakał razem z tą drugą dziewczyną, co też chce uratować różowo-włosego. No i koniec. Bardzo przegadany rozdział, próbowałem go w miarę czytelnie streścić. Oda za szalo z tymi ścianami tekstu. Generalnie przejściowy rozdział, chapter nic wybitnego, moja ocena to 6 na 10. Pierwszym tematem będzie kwestia Kumy. Zakładając, że jego lądowanie pod Redline nie było przypadkiem, to jak myślicie, jaki może mieć w tym motyw, żeby powrócić do miejsca, z którego w teorii uciekł? Pomijając kwestię oczywiście tego, że potencjalnie tam może być jedna z baz rewolucjonistów. Ja obstawiam, że mógł zostać zaprogramowany niczym starożytny robot i ma coś do załatwienia na samym szczycie Redline. Pytanie, co go zmusza do działania i podejrzewam, że to wszystko jest powiązane z powodem, dlaczego Vegapunk nie może przywrócić go do normalności. Drugim tematem będzie brak akceptacji przez Lucciego statusu imperatora u Luffy'ego. No bo jakby patrzeć no tak z boku, Kaido nie został pokonany przez Gumiaka samodzielnie i dostał też wiele power-upów podczas samego pojedynku, więc nie do końca można powiedzieć, że Gumiak czysto jest na poziomie Yonko, nie wiemy tego do końca. Musiałby stoczyć kolejny pojedynek z kimś na poziomie Yonko bez interwencji z zewnątrz, więc no to byłby pierwszy powód, dlaczego Lucci nie akceptuje obecnej sytuacji. A dwa, to jak mówiłem wcześniej w filmie, powodem jest jego ego. Czyli nadal go boli ta porażka z Enies Lobby po latach. Nawet rewanż w sumie teraz przegrał. Widać, że Gumiak nacisnął mu mocno na ambicje. Trzecim tematem będzie, czy Garp zginie podczas konfrontacji z Czarnobrodym. Moim zdaniem absolutnie nie. Nie było jego retrosów, był obecny w wielu wątkach, ciągle gdzieś się w tle przewijał. No generalnie za dużo go było w samym tytule, żeby nagle umarł podczas jednej konfrontacji z Czarnobrodym. Przypominam, że on walczył regularnie z Rogerem, czy coś takiego. Z Białobrodym, Roxa pokonał. To nie jest byle kto, tak? Moim zdaniem po prostu dojdzie do jego sojuszu z Lowem i razem uciekną Imperatorowi. Teach po prostu zyska kopię czerwonych poneglyfów od Lowa, a Kobi zostanie uratowany. Wilk syty oraz owca cała. Czwartym tematem to Zoro versus Kaku. Otóż wiele kontrowersji wywołało to, że Kaku nie padł na hita od Zoro. Nie rozumiem czemu. Zoro śpiąc zablokował jego atak. I nie walczy nawet na poważnie, gdzie Kaku zaatakował z zamiarem zniszczenia ich statku jednym ciosem. Także moim zdaniem Kaku nie jest na tyle słaby, by paść od zwykłej konfrontacji z Zenbą na przykład, ale jak Zoro zacznie walczyć na poważnie, to nie powinien on mieć z nim szansy. Taka kolejna drama w sumie o nic.
No i na koniec pytanie, czy też was Bonnie wkurza w tym rozdziale? Jakby no od paru rozdziałów ciągle to samo? Cel to skopanie Vegapunka bez względu na okoliczności i tak w kółko? Takie z lekka rozczarowanie jej postacią nie dopada? Wreszcie dostała więcej czasu antenowego, a tutaj w sumie też nic nie pokazała? Gdy była walka, to no była nieprzytomna? Oda niczym nie dał jej się wykazać? Trochę odczuwam taką irytację przeplataną z zawodem? Dajcie znać, co sądzicie o jej roli w całym arku. Także ja byłem Kapelusznik i do zobaczenia w następnych materiałach.